Was bardzo serdecznie i zapraszam Was, tak jak obiecałam, do vlogów, które będą poświęcone ćwiczeniom fizycznym. Tak jak obiecałam wcześniej, jako dodatkowe vlogi będę robiła z Wami ćwiczenia. Jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Jeśli nie lubicie ćwiczyć i macie jakąś inną formę aktywności fizycznej, to zapraszam. Dalej będą filmiki z świata dudków. Ten vlog jest dla osób, które chcą ćwiczyć i które chcą usprawnić swoje ciało. Proszę bardzo. Takie 5-10 minut rozgrzewki jest rekomendowane do tych ćwiczeń. Najfajniej jest, żeby te ćwiczenia naprawdę były przyjemne. Zależy to już od Waszej wyobraźni. Co macie w domu, co macie dostępne. No ja posiadam skakankę. Wyróbcie swoje, ja będę robiła swoje, rozgrzejemy się i przejdziemy do takich podstawowych ćwiczeń. Najpierw zacznę rozciąganie. Nie wiem, czy zdążyliście zauważyć. Przyniosłam już taśmę, przyniosłam ciężarki i przyniosłam piłeczkę. Jeśli nie macie na przykład ciężarku, to proponuję dwie butelki małej wody lub coś ciężkiego, jak macie jakieś piłki dzieci. No oczywiście powinny ważyć tyle samo, bo te ćwiczenia tak samo można wykonywać na podłodze. Te, które ja będę wykonywała na piłce, a ćwiczenie z taśmą tak samo może być wykonywane bez taśmy. Oczywiście to są dodatki, oczywiście szybsze efekty. Pokażę Wam saltowanie do słońca. Jest to zestaw powtarzających się asan. Trzeba je powtórzyć 5 razy. Zaczynamy. Wciągamy brzuch, podnosimy ramiona i dłonie do góry. Wdech, wysoko, wysoko, jak najdalej. Staramy się stabilnie trzymać stopy. Staramy się tak samo stabilnie mieć jakby przyklejone nogi do podłoża. Wypinamy troszeczkę biodra do przodu, napinamy pośladki, wzmacniamy dolne partie i wyciągamy się do góry wysoko. Od tej partii wyciągamy ręce jak najwyżej ku górze. Oddychamy, kilka wdechów i wydechów. Wdech. I wydech, obniżamy ciało, obniżamy w dół, patrzymy się w dół, obniżamy, rozluźniamy mięśnie szyi, rozluźniamy mięśnie karku, patrzymy się w prawo, w lewo, rozluźniamy. Kilka wdechów i wydechów, oczywiście w miarę możliwości swobodnych, głębokich. I prawą nóżką zaczynamy, prawa do tyłu, prawa noga do tyłu. Dłonie są na podłodze, ramiona są nad dłońmi. Staramy się sprawdzać siebie, broda w górze. Prawa noga do góry, kolano do góry, lewa noga do tyłu. Obniżamy biodra, oddychamy, kilka wdechów i wydechów. Mogą być trzy. Obniżamy kolanka, prostujemy palce i przechodzimy do pozycji kobry, czyli brodą muskamy po macie. Obniżamy biodra, podnosimy ramiona do góry. Staramy się wyprostować nogi, kolana i ramiona jak najbardziej do tyłu. Ściągamy łopatki, broda w górę. Wdech. I wydech, przechodzimy do pozycji psa. Wdech i wydech, przechodzimy do tej pozycji. Łopatki ściągnięte jak najdalej do tyłu. Oddychamy kilka oddechów i powracamy nogą do przodu. Obniżamy głowę i do góry. I jeszcze raz wdech i wydech. I teraz lewa strona, to samo z lewą stroną. Każda asana
Każdą asanę staramy się zrobić w kilka oddechów. Wdech. Ramiona, łopatki ściągnięte jak najdalej do tyłu. Oddychamy kilka oddechów i powracamy nogą do przodu. Obniżamy głowę, rozluźniamy i podnosimy się w górę. Wysoko, wysoko, wysoko. Wysoko ramiona jak najbardziej. Rozciągamy ciało. Możemy nawet na boki przechylić nasze ciało. Pokazać prawą stronę, pokazać i lewą stronę. I tym razem prawa strona. I znowu to samo. Tu mamy już trzeci raz, robimy. Ramiona, łopatki ściągnięte do tyłu. Dłonie są pod ramionami, staramy się sprawdzać siebie, broda w górze. Prawa noga do góry, kolano do góry, lewa noga do tyłu. Obniżamy biodra, oczywiście pamiętamy o oddechu. Oddech jest bardzo ważny. Kolana w dół, palce prostujemy i przechodzimy do pozycji kobry, wdech i wydech. Łokcie przy ciele, dłonie na macie. Ściągamy łopatki, broda w górze, wdech i wydech, przechodzimy do pozycji psa. Prawa nóżka do przodu, lewa do tyłu, łopatki staramy się ściągnąć, dłonie mocno przylegają do podłogi, broda jak najwyżej. I staramy się też trzymać kolano w równej linii ze stopami. Obniżamy mocno biodra w dół, do ziemi. Mocno w dół. I podnosimy lewą nóżkę. Obniżamy główkę, chwila wdechu i wydechu. I podnosimy się w górę, wysoko, wysoko napięte. Pośladki, mocno ręce w górę. I wyciągamy jak najdalej, jak najwyżej. Wdech i wydech. I teraz lewa noga do tyłu. Lewa noga do tyłu. Równa linia. Staram się trzymać równą linię. Kolano, stopa. Biodra jak najbardziej dociskamy do podłogi. Tak, żeby rozciągnąć tą partię ciała. Broda do góry. Ręce, dłonie na macie. Kilka wdechów i wydechów. I prawa nóżka do tyłu. Biodra w dół. Palce są rozstawione mocno, szeroko. Kolanka w dół na wydechu. I wdech, kobra. Łokcie przy ciele. Napinamy pośladki. I broda w górę. Ramiona jak najdalej uszu. Wdech i wydech. Pies z głową w dół. I tak samo tutaj na psie też rozluźniamy głowę, rozluźniamy. Jeśli pięty nie dotykają naszej maty, jeśli jest tak, możemy zgiąć lekko kolana. Staramy się oczywiście, żeby była linia prosta. Plecy, ramiona i głowa. Oddychamy i głowa z tułowiem w linii prostej. Kość ogonowa jak najwyżej po górze. Wdech i wydech. I lewa nóżka do przodu, prawa do tyłu. Ostatni zestaw asan. Obniżamy biodra jak najniżej w dół. Dobrze, linia prosta, pamiętamy o linii prostej. Dłonie na podłodze, broda w górze. Podnosimy prawą nóżkę do lewej, łączymy i podnosimy w górę.
kończymy jogę i zaczynamy wzmacnianie brzucha. I te ćwiczenia pochodzą z pilatesu. Kładziemy się na macie, podnosimy naszą głowę, staramy się, aby broda była jak najdalej klatki piersiowej. Podnosimy prawą nóżkę, lewa jest ściągnięta do nas, łokcie są na zewnątrz i zmieniamy cały czas nogi. W tym czasie nasz tuł przekręca się w prawo, na boki i w lewo. I zrobimy tak jeszcze 8 razy. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I przyciągamy kolanka do siebie i chwilę odpoczywamy i powtórzymy tak 2 razy. Możecie zrobić sobie przerwę, możecie zapauzować, jeśli czujecie się zmęczeni. Ok, ja działam. I jeszcze raz. 8. Czyli tak w prawo, jeśli prawe kolano jest do nas skierowane, to wtedy skręcamy tu w prawo. W lewo kolano do środka. W prawo i w lewo. Trzy, dwa i jeden. I chwila odpoczynku. No, pracuje brzuszek, który po zimie najadł się dużo cukierków i słodyczy. I teraz trzeba tłuszczyk spalić. Więc działamy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Ok. I teraz trudne ćwiczenie, ale warto spróbować. I tak samo jest bardzo dobre na mięśnie brzucha. Oczywiście na mięśnie nóg tak samo. Prostujemy palce, łokcie do boku i robimy nożyczki. No myślę, że to z WF-u też było dobre, ale jest to pilates jak najbardziej. Wzmacniamy mięśnie brzucha. Nożyczki. Ile nam się uda zrobić? No 3-4. Nie obniżamy zupełnie nóg. Nie obniżamy zupełnie nóg z tego względu, że jak obniżymy, zrobi nam się tutaj przerwa i jest to niezdrowe i niebezpieczne dla naszego kręgosłupa. Także staramy się zejść dotąd, jak trzymamy nasze ciało stabilnie, napięte pośladki. O, zobaczcie, tu już jest ten moment, gdzie ja już nie powinnam schodzić, bo tu już mi wszystko ucieka. Okej. I zróbcie po 8 razy. 3 razy, 3 po 8. 8 zejść w dół i w górę. Dobra, ostatni raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. To jest po prostu konkretne ćwiczenie. Okej. I teraz ja biorę taśmę. Jeśli nie macie taśmy, to robicie to samo. Wyprostujemy nóżkę, ta, która nie jest w taśmie, a tą zginamy i naciskamy. I tutaj oczywiście mięśnie pośladków, mięśnie nóg, nasze łydki tak samo fajnie nam się kształtują i będą zgrabne. Staram się wciągnąć brzuch, staram się nie przekręcać tak jak ja głowy, to nie jest dobre. Staram się trzymać prosto głowę, w prostej linii. No, nie wiem ile zrobiłyśmy, bo dużo gadam, ale niech będzie jeszcze 2. I ostatni raz 2. Myślę, że było mniej więcej 8. Możemy chwilę pozwolić sobie na relaks, głowa w dół. I podnosimy główkę, prostujemy, uginamy. I 8, 7. I za każdym razem, jak wyprostujemy nogę, to staramy się wciągnąć brzuch do środka. Do środka. Oczywiście pamiętamy o tej linii, która przylega nam do dolnej partii kręgosłupa. Przylegają do maty. Nie pozwalamy, żeby tam była jakaś przerwa. I teraz też bardzo fajne ćwiczenia, bardzo fajnie na nogi. Wzmacniają mięśnie nóg.
I też z pilatesu można wykonać tą pozycję, przenosząc nogę do przodu, jako wtedy jest łatwiej utrzymać równowagę. Ale jeśli jesteście bardziej zaawansowani i chcecie trudniej, oczywiście na miarę swoich możliwości, to staramy się trzymać w równej linii nasze ciało. I tak samo trzymamy tutaj naszą rączkę, naciągamy, napinamy, wtedy od razu mięśnie pracują, bo przy okazji jest praca nóg i przy okazji jest praca rąk. Także dwa w jednym, efektywnie i szybko do góry. I tutaj bardzo fajnie, jak macie, oczywiście, jak macie taśmę, to czujecie te napięcie. Staramy się trzymać w tej samej, na tym samym poziomie. Okej, okay. I w dół, i w górę. O, i tutaj super, naprawdę bardzo fajne uczucie i świetnie czuć mięśnie pośladków. I uda, szczególnie uda, tak samo pracują. Okej, okay. Teraz zrobimy małe kółeczka, małe, takie nieduże. 4, 5, 6, 7, 8 i do tyłu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I teraz zginamy kolanka. Oczywiście my ciągniemy, pracujemy. Oczywiście nasze bicepsy są tak samo w centrum zainteresowania. I zginamy. Możemy przyciągnąć troszeczkę taśmę, jak nam zaluźno, jak chcemy trochę bardziej popracować. I dalej cały czas. Oczywiście ta noga, która leży, jest napięta i też pracuje ciężko. Nasze mięśnie brzucha, tak samo, czujemy je. Mamy je wciągnięte, oddychamy, nie wstrzymujemy oddechu. Cztery. Teraz przyciągamy troszeczkę bardziej, jeszcze bardziej dla utrudnienia i oczywiście na zewnątrz kolanko i do środka, na zewnątrz i do środka, na zewnątrz i do środka. 4, 3, 2 i 1. Jeszcze raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Ok. I analogicznie druga strona naszego ciała też będzie silna. I tutaj bicepsy pięknie, ładnie pracują. 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I jeszcze raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Możecie wszystko to samo robić, ale z taśmy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i do tyłu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I teraz tak samo przybliżamy kolanko, tak samo jak zestaw, który przed chwilą robiliśmy. 6, 5, 4, 3, 2 i 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2 i 1. I teraz na zewnątrz i do środka. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Super. To będą piękne pośladki, ciężarki i piłka. Co może być tak samo wykonane bez ciężarków i bez piłki? Na podłodze z butelkami dwoma. I też będzie efekt. Także jeśli mamy takie gadżety, to fajnie, jeśli nie, też nie jest źle. Podnosimy plecy i staramy się na boki przekręcać nasze ciężarki.
I jeszcze raz. I to jest strasznie dobre ćwiczenie na mięśnie brzucha. Zobaczycie, poczujecie to. To jest niesamowite. Ja mam w tej chwili 4 kg. 2,2. Możecie zacząć od mniejszych i też będzie ok. Zaangażowanych w to ćwiczenie, naprawdę, i to jest fajne. I takie ćwiczenia bardzo lubię, bo czuję, że pracuję nad moją formą. Ok. Ćwiczenie na tricepsy, na skrzydełka. Podnosimy nasze ciężarki, kładziemy głowę na piłeczce, obniżamy i obniżamy. Rozciągamy sobie nasze rączki. I teraz pracujemy na dwa razy. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Jeszcze pulsy. 7. 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I powtórzymy to jeszcze dwa razy. Oczywiście chwilę możemy odpocząć. Możemy rozciągnąć nasze biodra w dół, ręce do tyłu. O, i bardzo fajnie rozciągamy partię brzucha. Ok, i ostatni raz te podwójne. Raz, dwa, raz, dwa. Dwa w górę i dwa w dół. Na mięśnie brzucha. Wciągamy brzuszek, ręce do przodu, stopy stabilizują nasze położenie na piłce, podnosimy ramionka na wysokości oczu trochę wyżej i teraz staramy się rękę prawą jak najdalej za siebie, i powracamy do pozycji wyjściowej i to samo analogicznie z lewą ręką i prawa. Czyli tak, dwa, dwa, trzy, odchylamy mocno, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć i siedem, ups. I osiem. Super. W górę. Zapraszam na 5 minut. To takie minimum. 5 dobre minut relaksu.
nogi rozłożyć szeroko, luźno. Ręce są skierowane dłońmi w górę i odpoczywamy, zamykamy oczy i poddajemy się tej chwili. Przynajmniej 5 minut, możecie leżeć 15, jak Wam dobrze. Warto się nakryć też kocykiem, cieplej przykryć się sweterkiem, żeby było Wam ciepło, żeby to był taki komfortowy wypoczynek, żeby to była taka nagroda za to, co dzisiaj zrobiliście dla Was. Często jest tak, że nasze myśli w ogóle krążą non-stop, cały czas myślimy o czymś i jakby czasami nie jesteśmy tego świadomi, ale fajnie by było, jakby te 5 minut było właśnie bez myśli o na przykład o tym, co trzeba zrobić na obiad, o tym, że dzisiaj trzeba jeszcze gdzieś jechać, tak? Że te 5 minut takie naprawdę dla siebie. Żeby to zrobić, to możemy się skupić na swoim ciele, na swoim oddechu. Możemy rozluźnić mięśnie, rozluźniamy, głęboko oddychamy. Możemy skanować swoje ciało, obserwować je, obserwujemy swoje oczy, rozluźniamy swoje oczy. Obserwujemy swoje usta, swoje szczęki, żeby nie były zaciśnięte. Czasami jak mamy zapniętą buzię, to zaciskamy mocno szczęki, jak mamy dużo stresu. Nie zaciskamy zębów, staramy się luźno trzymać język. Możemy położyć dłoń na swoim brzuchu i wtedy bardziej możemy skoncentrować się na oddechu i obserwować nasz brzuch, jak się podnosi podczas wdechu i obniża podczas wydechu. Poczujmy, jak nasze ramiona są rozluźnione, jak nasze serce bije coraz wolniej, coraz bardziej spokojnie. Jak już nie jesteśmy zmęczeni, nasz oddech się uspokaja. Rozluźnijmy mięśnie rąk, palce, dłonie. Rozluźnijmy pośladki, uda, łydki, stopy. Rozluźnijmy mięśnie twarzy. Wszystko to jest napełnione, dotlenione dzięki naszym ćwiczeniom. Czujemy się piękniejsze, ładniejsze niż byłyśmy wcześniej. Oddychajmy swobodnie. I cieszmy się tym momentem, że mamy czas dla siebie, tu i teraz. Zawsze po takich 5 minutach
przekręćcie się na swoją prawą stronę. Teraz pomalutku możemy się podnieść, krzyżujemy jeszcze nasze nogi, podnosimy rączki do góry i dziękujemy, że mamy tak wspaniałą, dobrą energię. I jeszcze raz wdech i wydech. Wdech. Jeszcze jeden raz na taką dobrą energię na dzisiejszy dzień. Na pewno dzisiaj nam się zdarzą przecudowne rzeczy. Dziękuję Wam bardzo, że byliście razem ze mną. Dziękuję.